Policjanci szykują kolejny protest. Związkowcy nie są jednomyślni, ale mimo to bardzo prawdopodobny jest scenariusz, który już w służbach mundurowych był przerabiany. Jeśli negocjacje nie będą przynosiły efektów, niewykluczone, że wielu funkcjonariuszy nagle zachoruje. W policji potrzebne są nie tylko podwyżki. Łukasz Kądziołka. Problemy kadrowe w policji są od dawna. W takim Bytomiu czy w Katowicach brakuje 190 policjantów. To jest ogromna rzesza ludzi. I zdaniem związkowców będzie coraz gorzej. Dlatego NSZZ Solidarność funkcjonariuszy i pracowników policji rozpoczął protest. Jak mówią związkowcy, rynek pracy odjechał polskiej policji. Ciężka praca w połączeniu z przeciętnymi zarobkami to kiepska zachęta. Policjant, który po przeszkoleniu podstawowym zarabia te wielkie 5,5 tysiąca na rękę, jest do dyspozycji swojego przełożonego 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Związkowcy policyjni z Solidarności opublikowali nekrolog, w którym zapraszają na uroczystości żałobne. Odbędą się one w czwartek przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. O potrzebie pilnych zmian mówią także działacze z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Jednak oni liczą na to, że rząd podejmie dialog w trybie pilnym. W przyszłym tygodniu zapadną decyzje. Po pierwsze, minister spraw wewnętrznej administracji podpisze zarządzenie powołujące formalnie zespół. My szybko zapoznamy się z zawartością tego, co minister kładzie nam na stole, zapraszając do dyskusji. Związki zgadzają się jednak co do tego, że konieczne są zmiany w ustawie. Od rządu oczekują m.in. powiązania budżetu policji z PKB, przynajmniej 15% podwyżki uposażenia czy podniesienia świadczeń socjalnych. Ma to pomóc nie tylko w przyciągnięciu nowych, ale również zatrzymaniu obecnych funkcjonariuszy, którzy może głębiej rozważą odejście na emeryturę. W samym śląskim garnizonie wakatów jest aktualnie 1654. W 2024 roku zatrudniono niespełna 400 policjantów.